8 lipca wspominamy świętego Edgara Spokojnego, króla. Edgar urodził się w 943 roku jako drugi syn Edmunda Wspaniałego. Po śmierci brata Edwina objął rządy w całej Anglii. Dał początek ustawodawstwu angielskiemu, opiekował się kościołem. Przy współpracy ze świętymi biskupami Dunstanem i Ethelwoldem, a także Oswaldem, stworzył warunki do odrodzenia religijnego, zwłaszcza zakonów. W wyniku tych działań Kościół w Anglii zaczął wysyłać misjonarzy do Skandynawii. W życiu króla Edgara uderzała jego świętość i sprawiedliwość, zapisał biograf Wilhelm z Malmesbury. Spośród czworga jego dzieci dwoje zostało wyniesionych na ołtarze. Byli to święci Edward i święta Edyta. Edgar zmarł 8 lipca 975 roku. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.